Tutaj w Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdyjskiej. Nasze muzeum mieści się w budynku byłego klasztoru ojców franciszkanów. Franciszkanów tutaj nie ma już od XIX wieku. Po upadku powstania styczniowego w 1864 roku dochodzi do kasaty klasztoru przez rząd carski i bracia stąd zostają wydaleni. Placówka jako klasztor zostaje zamknięta. I w zasadzie do dzisiaj, od tamtej pory, już od drugiej połowy XIX wieku, ten budynek w dużej części jest wykorzystywany na cele świeckie. Kościół został przejęty przez parafię i cały czas właśnie jest tutaj użytkowany przez parafię rzymskokatolicką. I my tutaj na parterze mieścimy właśnie, mamy tutaj swoje Muzeum Ziemi Pyzderskiej, nawiązujemy do takiej historycznej nazwy Terra Pyzdrensis, która to jest wymieniana po raz pierwszy w 1232 roku. I gromadzimy zbiory różnorakie, tutaj z tego terenu oczywiście, związane z historią tych ziem. Najstarsze znaleziska tutaj z pobliskich żwirowni to są kości zwierząt prehistoryczne z epoki lodowej. Przy wydobywaniu żwiru bardzo dużo tych kości właśnie się tutaj trafia. Są to kości, najliczniej występują kości od mamutów. Tu mamy podwieszony ten kieł, czyli cios mamuci. Podwieszoną też szczękę dolną, żuchwę z dwoma zębami. Tam w narożniku kości udowe mamuta i poniżej też od innych części szkieletu. Na postumenciku mamy kaszkę innego już zwierzęcia, piżmowoła. Tak, piżmowół, mamut, tutaj z prawej strony cała czaszka nosorożca włochatego. Powyżej fragment czaszki bizona stepowego, powyżej fragment poroża renifera i na ścianie mały fragment, ale od jelenia olbrzymiego, od czaszki. Także różnorakie te zwierzęta tutaj na tym terenie żyły i w tych pokładach żwiru właśnie się znajdują.